Witam serdecznie i zapraszam na podsumowanie marcowych wydarzeń z miasta i gminy Jelcz-Laskowice. Jeżeli są Państwo ciekawi, zaczynamy. Marcelina Kowalik. Jelcz dla Ukrainy. Wszystkim pomogli. My Wam dużo wdzięczni. Powstaje nowoczesny obiekt dla najmłodszych. Obiekt będzie mógł przyjąć 200 dzieci. Społeczne archiwum w trakcie tworzenia. Każda pamiątka jest cenna i wszystko nam się przyda. Rozkwita pomoc dla Ukrainy na terenie gminy Jelcz-Laskowice. Skoordynowane i przemyślane działania pomogły utworzyć kilka punktów zbiórek oraz miejsc, gdzie uchodźcy znaleźli schronienie. Jak wyglądają działania i co zrobić, aby pomóc? O tym w materiale. Zostawili praktycznie wszystko, by uciekać przed wojną i szukać lepszego jutra. Mieszkańcy Ukrainy znaleźli swoje miejsce także w gminie Jelcz-Laskowice. Nie było zrozumiałe, co robić, tylko że musimy uciekać. Dlatego, że mam żonę w ciąży i muszę wywieźć ją jak najdalej od wojny. Staliśmy przy granicy ponad 14 godzin. Przekroczyli, to spotkał jednego z naszych wolontarów i przywiozł ich tu. Dobrze skoordynowane działania pomogły utworzyć kilka punktów, gdzie uchodźcy znaleźli schronienie. Między innymi zagospodarowano obiekt w Chwałowicach. Udało nam się stworzyć 41 miejsc tu właśnie w samych Chwałowicach. Później kolejne punkty to świetlica w Miłocicach Małych, świetlica w Wójcicach, świetlica w Dębinie. W tej chwili będziemy przygotowywać klub środowiskowy Opty na osiedlu fabrycznym. W dalszej kolejności przewidujemy również możliwość zakwaterowania uchodźców w hali sportowej dawniejszego Osiru. Najpierw był pomysł o transporcie ludzi od granicy i tu dalej do Polski w głęb. Większość ludzi po prostu wyłapowali ludzi, którzy przekroczyli granicę, pytali, gdzie oni potrzebują dotarnąć i zabierali z sobą, odwozili. Wielu Ukraińców zostało przyjętych w domach przez mieszkańców naszej gminy. Często to rodziny osób, które wyjechały. W centrum sportu przygotowano punkty zarządzania. Można tu przynieść, ale też zabrać wiele potrzebnych rzeczy. Od odzieży, łóżeczek, po żywność czy kosmetyki. Pomóc możemy przynosząc to, co najbardziej potrzebne. Przychodzą do nas uchodźcy z Ukrainy, którzy przyjeżdżają tutaj szukać noclegu tak naprawdę, no i pomocy, więc to jest od nas, z darów, od mieszkańców, to co możemy na początek zapewnić, więc jakaś chemia taka podstawowa, troszkę żywności, odzież jak najbardziej. No niestety brakuje nam kołder, poduszek, ale chociaż samą pościel możemy zapewnić. Jeśli chemię, to bardzo byśmy prosili w jak najmniejszych opakowaniach, tak żeby każdemu po troszeczkę dać, nie duży proszek, tylko w małym opakowaniu. Brakuje płynów do mycia naczyń, mamy mały deficyt szamponów, jeżeli pod prysznic było troszkę więcej, ale to schodzi nam w takich ilościach, to jest 30-40 rodzin dziennie, które się rejestrują i oczekują od nas pomocy, więc myślę, że tak naprawdę wszystkiego po trochę się przyda. Taka szybka i sprawna pomoc nie zostałaby w zasadzie osiągnięta bez współpracy wszystkich stowarzyszeń, które działały razem, bez tej lokalnej społeczności i pomocy oddolnej, wszystkich osób prywatnych. Zostały założone zbiórki. Stowarzyszenie na rzecz integracji i promocji Chwałowic zaopiekowało się tym ośrodkiem w Chwałowicach, ale mamy jeszcze inne stowarzyszenia, teraz nie wymienię wszystkich. Mogę powiedzieć, że byliśmy taką pierwszą gminą w powiecie, która tak profesjonalnie i rzetelnie podeszła do spraw pomocy naszym sąsiadom ze wschodu. Wszystkim pomogli. My Wam dużo wdzięczni. Дуже вдячні. Я не бачила ще таких людей. Помогли всім, бо їхали з самими документами, ніц вінці не мали, тут і достали місце до спання, можливість умитися, їдзення. Дуже дякуємо всім, хто до того долучив. То є дуже спаняла спарця. А так без нічого ми оставили все там. Aktualnie w gminie Jelcz-Laskowice jest około 630 uchodźców z Ukrainy. Docelowo zlokalizowanych ma być ich ponad 1000. Niezwykła inwestycja w Jelczu-Laskowicach, która ułatwi życie na co dzień dla mieszkańców z małymi pociechami. Mowa o budynku przedszkola w Jelczu-Laskowicach. Szczegóły realizacji już teraz.
Będzie to obiekt innowacyjny, energooszczędny i wyjątkowo ciekawy wizualnie. Mowa o budynku żłobko przedszkola, który powstaje przy ulicy Świętochowskiego w Jelczu-Laskowicach. No, nasza gmina Jelczu-Laskowice, jak i samo miasto, jest gminą rozwijającą się, stąd oczekiwania mieszkańców, że taki obiekt powstanie, żłobek, przedszkole, są to takie instytucje, które są bardzo potrzebne w naszym mieście. Zakończenie budowy planowane jest na koniec wakacji tego roku. Prace przebiegają zgodnie z planem. Budynek żłobka i przedszkola będzie miał kubaturę około 9,5 tysiąca metrów sześciennych. Powierzchnia użytkowa budynku to jest ponad 1600 metrów kwadratowych. Planowane jest tutaj wykonanie 8 sal dydaktycznych, 6 sal przedszkolnych i 2 sale żłobkowe. Każda z tych sal będzie przeznaczona na około 25 dzieci, czyli łącznie około obiekt będzie mógł przyjąć 200 dzieci. Każda sala jest zaopatrzona w toalety, różnego rodzaju magazynki, które będą w przyszłości wpływać na komfort użytkowania. Z tej strony będą pomieszczenia biurowe, plus do tego na dole pomieszczenia kuchenne łącznie z całym zapleczem. 3 bawialnie, właściwie bawialnie, takie place zabaw będą. Dla dzieci z tamtej strony będzie wyjście na taras, jest zielony dach, który automatycznie będzie też w pewnym sensie ogrzewać, a latem troszeczkę ochładzać. No bo on będzie też podlewany, ten dach, także to się teraz zielony dach stosuje właśnie po to, żeby utrzymać tą termikę budynku. Budowę obiektu udało się rozpocząć dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Nie było takiego typowego konkursu na budowę żłobka przedszkola, więc szukaliśmy takich dofinansowań, gdzie będzie możliwość właśnie z takim projektem wystartować. No i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego został ogłoszony konkurs na budynki demonstracyjne. Stąd od razu była burza mózgów w urzędzie, żeby taki budynek demonstracyjny, innowacyjny zaprojektować. Udało się zaprojektować taki budynek o niskiej klasie energetycznej, energooszczędny, który jest jednocześnie takim obiektem szkoleniowym dla studentów, którzy projektują, uczą się projektować tak ekologiczne budynki. Wysokie parametry termoizolacyjne pozwolą na niskoemisyjne funkcjonowanie obiektu. Spore przeszklenia i odpowiednio zaprojektowany układ pomieszczeń pozwolą na przyjemne użytkowanie budynku przez lata. Od pomysłu do realizacji z pełną mobilizacją, zaangażowaniem i ciekawością. Pomysł na stworzenie archiwum społecznego wykiełkował u stowarzyszenia Lokalna Grupa Zwiadowców Historii. W jaki sposób mieszkańcy zareagowali na zbiórkę historycznych zdjęć i filmów? Sprawdzili to nasi reporterzy. Znajdź stare zdjęcia, przynieś do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i uchroń je przed zapomnieniem. To idea cyfrowego archiwum społecznego. Mieszkańcy Jelcza-Laskowic mogą w wyjątkowy sposób podzielić się swoimi wspomnieniami i pamiątkami. Każda pamiątka jest cenna i wszystko nam się przyda. Czy to stara fotografia dziadka, czy znaleziony na strychu pamiętnik, czy bilety do teatru sprzed lat. Wszystko to jest kopalnią informacji dostarczającą nam wiedzy o przeszłości, więc tak naprawdę zbieramy wszystkie dokumenty, z których będziemy później wybierać te, które najbardziej będą przydatne. Do współpracy zaprosiliśmy Miejską Bibliotekę Publiczną w Jelczu-Laskowicach, a także Stowarzyszenie Lokalna Grupa Zwiadowców Historii. Celem archiwum jest przede wszystkim gromadzenie, opracowanie, a także udostępnianie zbiorów dokumentowych, materiałów ikonograficznych, a także audiowizualnych, które będziemy opracowywać i one mają służyć
następnym pokoleniom. Zdjęcia i filmy wpływają do organizatorów już od dłuższego czasu. Obrazują ludzkie historie i miejsca. Pokazują, jak zmienia się świat, który nas otacza. To, co stało się wczoraj, już jest tą historią, tak? Więc warto zbierać te pamiątki i dzielić się z mieszkańcami, bo to najważniejsze jest, żeby właśnie mieszkańcy to archiwum społeczne tworzyli. Najciekawsze zdjęcie związane z miastem ma szansę już w czerwcu zostać utrwalone na muralu jednego z budynków osiedla europejskiego. Wykona go znany polski artysta Arkadiusz Andrzejków, znany przede wszystkim z malowania murali opartych na starych fotografiach. Co znajdzie się na tym muralu? Jeszcze nie wiemy. Być może to któraś z fotografii państwa będzie namalowana, ponieważ jedno ze zdjęć, które przynosicie do naszego archiwum, zostanie wykonane właśnie na tym muralu. Zachęcamy do włączenia się w akcję. Materiały można przynieść do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury lub Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jelczu-Laskowicach. Na dzisiaj to już wszystkie wiadomości. Dziękuję Państwu za uwagę, poświęcony czas i zapraszam serdecznie do oglądania naszych materiałów na Facebooku oraz YouTubie. Do zobaczenia już pod koniec kwietnia.